Krystyna Pawłowicz swoją inwencją zaskakuje niejednego internautę, który śledzi jej poczynania. Powiedzieć, że posłanka słynie z bardzo oryginalnego języka i tonu swoich wypowiedzi, to jak nie powiedzieć nic. Jedna z najbardziej znanych twarzy polskiej polityki postanowiła teraz powiedzieć wszystkim katolikom, jak powinni postępować w sprawie pedofilii w kościele. Krystyna Pawłowicz już dawno miała wziąć sobie urlop od internetowej aktywności, chociaż słowo miała wydaje się być w tym przypadku kluczowe. Podobnie jak wiele innych obietnic polityków, taki ta nie odnalazła odzwierciedlenia w rzeczywistości, a posłanka nieustannie hasa po Twitterze i z uśmiechem na twarzy obraża swoich kolejnych przeciwników. Bardzo dobrze znany jest jej konflikt ze Zbigniewem Bońkiem, który trwa już od kilku ładnych miesięcy. Okazuje się, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej musi cały czas mieć się na baczności, ponieważ czujne oczy Krystyny Pawłowicz wyłapują jego każdy wpis. Tym razem jedna z publikacji stała się dla polityk okazją do pouczenia wszystkich odnośnie do tego, jak praktykujący katolik powinien zachować się w kwestii pedofilii w kościele. Można powiedzieć, że jej poglądy nie są zbyt popularne. Krystyna Pawłowicz poucza katolików, co powinny robić w US. Pedofilii wśród księży. Nie ulega wątpliwości, że jedną z najważniejszych spraw nadużyć seksualnych w polskim kościele jest przeszłość prałata Jankowskiego. Do mediów cały czas zgłaszają się osoby, które twierdzą, że były wykorzystywane przez kapelana Solidarności. Nastroje społeczne są tak napięte, że przed kilkoma dniami doszło nawet do samowolnego zburzenia pomnika księdza znajdującego się w Gdańsku. Chociaż wszelkie procedury nakazują przywrócenie go na pierwotne miejsce, to nowa prezydent miasta nosi się z zamiarem usunięcia go w dłuższej perspektywie. Do takich doniesień odniósł się niedawno Zbigniew Boniek, który pochwalił zamiary następczyni Pawła Adamowicza. Aleksandra Dulkiewicz chce zlikwidować pomnik K.S. Jankowskiego? Jako praktykujący katolik bije brawo. Pewni duchowni nie mogą stać na cokołach, czy być przenoszeni z parafii do parafii? Ich miejsce jest w. Proszę dopisać sobie, napisał na Twitterze prezes PZPN. Oczywiście nie trzeba było długo czekać na to, żeby z kolejną cenną lekcją przybyła Krystyna Pawłowicz. Praktykujący katolik nie przyłącza się do publicznych ataków na kościół i księży. Wystarczające armaty wytaczają lewacy. No, chyba, że jest pan. Proszę sobie dopisać / skomentowała posłanka. Internauci nie zostawili na posłance suchej nitki, nawet ci, którzy komentując post zadeklarowali, że są osobami głęboko wierzącymi. Wydaje się, że sytuację podsumował idealnie jeden z twitterowiczów, który znalazł bardzo adekwatne porównanie. / Praktykujący kierowca nie przyłącza się do walki z pijanymi za kółkiem? Na to pytanie jednak Krystyna Pawłowicz nie zdecydowała się odpowiedzieć,